Hej, witajcie! Z tej strony Durward, witam Was w bonusowym materiale z maratonu do T-25 pilota. Będzie to bitwa na czołgu czwartego poziomu brytyjskiej Matyldzie z dość ciekawym wynikiem, ale przede wszystkim chciałbym podzielić się z Wami moją taką opinią na temat całego tego maratonu. Oczywiście gracze lepsi, do których ja się raczej nie zaliczam, misje te zapewne wykonywali na czołgach 8, 10 poziomu, ale ja, nie mając tak wiele czasu na grę, z racji na swoje prywatne i zawodowe obowiązki, musiałem rozgrywać większość tych bitew do maratonu na pojazdach niższych poziomów, między innymi na przesympatycznej Matyldzie. Dlaczego na tych właśnie tierach? Bitwy tu trwają jeszcze krócej niż na poziomach wyższych. Dużo łatwiej było znaleźć się chociażby w top pod względem expa, uszkodzeń, zdobyć fragi, choć te starałem się raczej nabijać na nieco bardziej wygórowanych tierowo pojazdach. Ale tak czy inaczej, Matylda również była pojazdem używanym przeze mnie w tym maratonie. Gdy nagrywam to, powstał już film na innym pojeździe niskiego tieru. Możecie zapewne domyśleć się, o jaki chodzi, pod warunkiem, że nie widzieliście tego materiału, bo on ukazał się wcześniej z dość niecodzienną sytuacją. Link postaram Wam się dać w opisie przy tej bitwie właśnie. A wracając do mojej myśli, z uwagi na brak aż tak dużej liczby wolnych godzin, które mógłbym w spokoju poświęcić na World of Tanks, na spokojne wykonywanie tego maratonu, właśnie Matylda była pojazdem, który pomagał mi ten maraton wypełnić. Przepraszam, że się tak mylę, ale naprawdę jestem trochę zmęczony. Nie chciałbym jednak zbyt mocno dać Wam tego odczuć. Matylda czołg bardzo przyjemny. Zobaczmy może sobie tak na szybko na działo. 40 mm, 55 uszkodzeń, 121 przebicia. Boże, tutaj trochę Golda, który ma 145 przebicia. To brytyjskie działo nie posiada pocisków odłamkowo burzących. Jak widzicie, nabijanie uszkodzeń, robienie fragów na tym pojeździe jest, można by powiedzieć, czystą formalnością. Na dobrą sprawę, ledwo co bitwa się zaczęła, na moim koncie dwa zniszczone czołgi, no i niestety ogrom przeciwników przede mną. Tutaj B2, która królowała na tego typu bitwach, tak samo jak Valentine w wersji premium, jest do przebicia bez żadnych problemów dla Matyldy. Zobaczcie, co Matylda potrafi przy takim losowaniu. Tutaj akurat strzał niecelny jest PZ3J, który zbiera po prostu bez szans na jakąkolwiek reakcję. Piąty zniszczony pojazd, teraz Covenanter, który niemiłosiernie męczy się z czym, aby zrobić cokolwiek Matyldzie, a ta na chyba automatycznym celowaniu wsadza pocisk za pociskiem. W tym momencie 6 fragów, według moda zdobyty duży kaliber. I cóż, nie pozostaje nic jak tylko wygrać bitwę, a tutaj właśnie tego dnia maratonu podstawą do wypełnienia misji było właśnie zwycięstwo. Nie chciałbym się zbyt mocno pomylić, osoby, które sporo czasu przy tym maratonie spędziły, pewnie wiedzą, jaka dokładnie była tutaj misja, ale tak jak mówię, bitwę chcę Wam pokazać, tak aby przy okazji podzielić się swoimi opiniami na temat tego całego maratonu. I zobaczcie, teoretycznie wszyscy przeciwnicy są w lesie. Można byłoby skapować, ale trzeba powalczyć jeszcze o damage, trzeba powalczyć o fragi, może jeszcze o jakiegoś expa. I mówiąc szczerze, w tym momencie popełniam ogromny błąd, nie wjeżdżając właśnie na kapa. Robię to dopiero teraz. Gdybym na kapie został zaraz po wykończeniu ostatniego przeciwnika w tym rejonie, bitwa zapewne
właśnie dobiegałaby końca. A tak, nerwówka na placu boju B2, ja w Matyldzie i T28, F30, T28 EF30, czołg premium radziecki, czołg średni. I musimy sobie tutaj radzić sami z B2, bo właśnie T28 nie chce nas tutaj wesprzeć. Wyjeżdża na niego Marder 38T, który łoi go niemiłosiernie. Ja tutaj próbuję znaleźć jakieś przestrzały między domkami na B2. Ogrom przeciwników wylewa się z lasu, jedzie w stronę kapa. Czy uda nam się tutaj obronić? No pewnie już komentując tą bitwę zdradziłem nieco jej dalszy przebieg, bo nie mylicie się, tej bitwy nie uda się wygrać niestety. A jak niewiele braknie? Zobaczymy za moment. Jest PZ3J, który zostaje zniszczony przez B2. Jest Hetzer, którego tutaj akurat z Golda przebijam bez problemu. Jeszcze jeden strzał i niestety tutaj nietrafiony. Hetzer mnie dekapuje. Na plecy wyjeżdża nam Marder. Brakło dosłownie ułamka sekundy, aby zdobyć 8. fraga, ale zapraszam Was już na screeny końcowe. W tym starciu mimo porażki udaje się zdobyć asa pancernego, duży kaliber, obrońcę, specjalistę oraz epickie odznaczenie noszące nazwisko francuskiego asa pancernego Paula de Longlada. Jest ono przyznawane za zniszczenie przynajmniej 4 pojazdów znajdujących się w obrębie bazy, 1594 zadane uszkodzenia, 78 z asysty. Jeśli chodzi o wynik expa, to naliczyło go całkiem nieźle, 7 zniszczonych pojazdów, szkoda, zabrakło tutaj odrobiny szczęścia do kolejnego epickiego odznaczenia medalu Ridleya Waltersa. Jeśli chodzi o strzelanie, tego trochę było. 47 wystrzelonych pocisków, 35 znajduje drogę do celu, 32 strzał z przebiciem. Bitwa niespełna 7-minutowa, rozgrywana, jak widzicie, już dość późno, choć jak na mnie to można by powiedzieć wczesna godzina. Zarobek z kontem premium 15 tysięcy na czysto, ale wracając jeszcze na moment do screena pierwszego, chciałbym podsumować całe te moje rozważania podczas bitwy, które mogliście usłyszeć odnośnie całego tego maratonu. Nie mówię, że jest to złe rozwiązanie ze strony Wargamingu i ograniczanie tego tierowo jeszcze niżej mijałoby się raczej z celem. Gracze z mniejszym doświadczeniem, z mniejszą ilością bitew, ci nowi, można by tak powiedzieć, nie mieliby wówczas szans na zdobycie darmowego czołgu premium, który posiadać będzie pełnoprawne premiowe zarabianie. Dlatego udostępnienie misji właśnie od tierów czwartych według mnie mimo wszystko jest dobrym rozwiązaniem. Ja nie ukrywam, również z tego skorzystałem, bo nie mając aż tak wiele czasu, mogłem posiłkować się właśnie pojazdami typu B2, Valentine i Matylda. Jest to ostatni materiał z maratonu, ukazujący się już po, na dobrą sprawę, zdobyciu pilota przeze mnie. Tak jak wspomniałem Wam, o tej bitwie po prostu zapomniałem. Mam nadzieję, że Wam udało się zdobyć pilota. Jeśli uda Wam się rozegrać jakąś ciekawą bitwę, podeślijcie ją na maila. Być może uda się ją pokazać na kanale. I cóż, w tym materiale to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za przybycie ze mną kolejnego maratonu. A kiedy pojawią się następne? To już zależy od Wargamingu. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!